Kurwa, jak ja nienawidzę nocnej zmiany. Kurwa, 6 rano, ja dopiero do domu wracam. I tak przez jebany tydzień. Kiedyś rozjebię tę karetkę w drobnym Maxi Hero i spalę. Albo w sumie nie. Pierdolę, zostać kaftanik i łóżeczko z pasami. Kurwa, co to jest? Waldek, ja się pytam, kurwa, co to jest? Co? Kurwa, rozjebałeś mi chatę, wychlałeś mi beczkę piwa, wyżarłeś całą lodówkę, spałeś na moim stoliku i jeszcze się pytasz, co? Waldek, jak Boga kocham, powinienem ci teraz obić mordę. Kurwa, co ja tu robię? Powiedziałem ci. Kurwa, ale za chwilę. Kładłem się u mnie, a teraz się tu budzę. Kurwa, to był ostatni raz. Dobra, nie czuj. Oddam ci kasę. Idź, kurwa, aż mi się spać odechciało. Pamiętam to. Mnie to do dzisiaj śmieszy. Jeszcze potem, jak zasnąłeś, to Bolekowi się spiryt z denaturatem pomylił. Jak wsiedliśmy do taksówki, to jak żygnął, to wszystko było w bełtach. A tak w ogóle to mamy problem. To znaczy? Dziś rano, jak wróciłem zjebany z roboty, to u mnie w domu Waldek na stole spał. Wyżarł całą lodówkę, wypił całe piwo i nawet o tym nie pamięta. Oj, to niedobrze. Prawdopodobnie Waldek jest lunatykiem. Czyli dzisiaj to się może powtórzyć. Kurwa, jak mi znowu wparuje to... Kurwa, spokojnie. Gorzej jak do mnie, mam beczkę whisky w domu. Albo do Stasia. Jeśli tak, to będzie śmiesznie. Tego fiuta to nawet koncert Slayera nie obudzi. No ba, najlepiej będzie dar mordę, jak się obudzi. Pewnie go na Syberii murzyni usłyszą. Ej, chłopaki, mamy problem. Waldek? Skąd wiecie? Był u mnie przedwczoraj. Ciebie też, Stasiu. Skąd wiecie? Darłeś mordę tak, że mały włos mi szyby nie pękły. Też cię dobrze w karetce słyszałem. Kurwa, musimy coś z tym zrobić. Okej, czekajcie tu, ja czegoś poszukam. Jest jakiś lekarz w centrum miasta. To bierzemy tam Waldka? Terapia antylunatyk to 5 spotkań. Tylko, że jest mały problem. Jaki? Jedna wizyta 3000, czyli za kompletną kurację 15 000. Waldek na pewno nie będzie tyle miał. Ja zresztą też. Ja to aby zasiłek, nic więcej. A może pan, panie Kostucha? Kurwa, pazanie ta w półtora miecha jebania. No to jesteśmy w dupie. Czekajcie, jeszcze poszukam. Kurwa, gdzie on jest? Znalazłem. To nawijaj. No to tak, trzeba odbyć rytuał Sati. Co to kurwa jest? Takie chińskie coś, że sobie malujesz kutasy na twarzy markerem wodoodpornym, wysmarowujesz się naftą albo benzyną i wskakujesz do ogniska. No to umrze przecież. Taki to ma cel, ale tutaj akurat trzeba go przerwać, jak się ładnie podpieczesz. I co jeszcze? Codzienna masturbacja anana kaktusem, amputacja rąk albo przyrodzenia, poddać się operacji powiększenia piersi lub w przypadku kobiety usunięcia, lewa tyłek kwasem siarkowym 3 razy dziennie, skok na bungee bez bungee, kąpanie się z włączoną suszarką w wodzie, spalnie tylko na podłodze, najlepiej wyłożoną pułapkami na niedźwiedzie. Kurwa, weź, bo jak tego słucham, to mnie wszystko boi. Zresztą Waldus się nie zgodzi. A może łóżko z pasami? A będzie ci się chciało ganiać go kłaść i potem go o 4 rano odpinać? Bo do roboty ma na 5. Raczej nie. No widzisz. To by się zatrudniło kogoś do tego. A kto tej osobie będzie płacił? Ops. No widzisz. A może magia? Czy ty przypadkiem nie przesadzasz z tymi japońskimi bajkami? Yaoi i hentai jest zajebiste. Ale do rzeczy. Znam gościa, który może coś poradzić, jednocześnie jest to najtańsza opcja. Chuj, można spróbować, jaka cena? Myślę, że za skrzynkę jakiegoś mózgotrzepa da radę. Ale logicznie myśląc, lepiej wiem, który. Bo w końcu Waldek jest 2 razy większy niż powinien, to trzeba będzie ze 2 skrzynki tego zajwiera i mogę nawet je kupić. Okej, to kupmy to i jedźmy. Witajcie, chłopaki, z Mieszku Kopela. Dzień dobry, Zenon. Cześć, Urusz, jak ojciec normalnie. No nic, my tu po pomoc. Co się stało? Wujku, robisz jeszcze mikstury? Pewno, że tak. Co się stanęło? Nasz kolega jest lunatykiem i musimy coś z nim zrobić. Lunatyk, mówisz? Da się zrobić. Okej, to dawaj, Stasiu. Zaraz drugą przyniesiesz. Kurwa, mówisz, Myszku, że jedna jest starszy. Ale nasz kolega jest 2 razy większy niż powinien. Taki gruby? Nie, na siłowni jebał 8 lat. A, no rozumiem. Dobra, zrobię 2 i tyle. Przyjedźcie jutro. Okej, dzięki, Wujku. Myślicie, że zadziała? Raczej tak. A to jak się tego używa? Trzeba to dolać do piwa, najlepiej było najmniej czuć. Aha, i pierwszej nocy może mieć koszmary. To pójdę po piwo i zawitamy Waldka. O, siema Waldek. Cześć. Sorry tak wcześnie do roboty. Chcę wcześniej skończyć. Stary, ale dziś miałem zjebane snie. Na przykład skoczyłem na bungee bez bungee. Później ci opowiem. No nic, bywaj, ja lecę.